No dzisiaj powiedzieliśmy bardzo głośne nie ubożeniu społeczeństwa, postępującej biedzie, drożyźnie, która tak naprawdę również też postępuje. Również także wyraziliśmy dezaprobatę wobec grzechu zaniechania rządu. Chodzi o jakąkolwiek propozycję dla młodych ludzi, dla absolwentów szkół średnich, absolwentów uczelni wyższych. Taka propozycja musi być do młodych ludzi skierowana, gdyż oni opuszczają najzwyczajniej w świecie nasz kraj i generalnie nie jesteśmy pewni, czy oni tutaj kiedykolwiek powrócą. No na pewno też wyraziliśmy swoje niezadowolenie z tej sytuacji, która ma miejsce w wielu gorzowskich, zielonogórskich, generalnie lubuskich zakładach pracy. Tych problemów jest naprawdę całe mnóstwo i można o nich mówić naprawdę godzinami. Też, ponieważ w rządzie delikatnie gracie z nami, nie tylko my, ale policjanci, Straż Graniczna, też petycja do pana premiera Tuska na ręce pana wojewody, dobrze? Oczywiście bundrówki, chodzi o bundrówki, je. Chcemy naprawdę rozmowy, a nie sztucznej polityki, tak? Dziękuję okay? bardzo. Dobrze? Postulaty są wkraczające w ten budżet tego roku. W związku z tym my możemy jedynie przekazać postulaty dla premiera. Przed urzędem, lubuskim urzędem wojewódzkim manifestantów było około 1000. Oczywiście nikt z nas dokładnie nie liczył. W każdym razie byli przedstawiciele ponad 100 zakładów pracy z województwa lubuskiego. Sądzę, że udało nam się dobrze tą manifestację zorganizować. Nie było jakichś wielkich ekscesów. Było co prawda głośno, ale było także kulturalnie. Też wyzwoliliśmy na pewno tutaj podczas manifestacji pewnego rodzaju emocje, ale to jest chyba rzecz naturalna.